wszystkich. Nazywam się Witold Kowalewski. Jestem lekarzem. To nie będzie wykład. Nie to, żebym małpował ciebie, Andrzeju, ale to będzie zasygnalizowanie takiej tendencji, która istnieje w tej chwili w, nie wiem, może i poza granicami też, ale się zaczyna ona coraz bardziej rozprzestrzeniać i pewnych problemów dotyczących medycyny. Natomiast ponieważ uważałem, że nie da się o tym mówić na spokojnie, to postanowiłem nawiązać do też sławnej postaci historycznej pana profesora. Może nie wszyscy, pewnie z naszego rocznika, koledzy i koleżanki pamiętają i znają tego człowieka. Młodsi koledzy, jeśli nie znają, to proponowałbym, żeby się zapoznać. Tak, profesor, docent doktor mniemanologii stosowanej, Jan Tadeusz Stanisławski, zaczynał niegdyś każdy swój nowy wykład. Od ponad 11 lat brakuje nam jego głosu, który jest niedoścignionym wdziękiem, swadą, wnikliwością, a przede wszystkim wywodem merytorycznym, piętnował idiotyzmy współczesnego mu świata. Inteligencja i nowatorstwo przekazu z pozornie zagmatwanym wywodem pozwoliła mu na długo przekazywać głębokie treści, mgliście rozumiane przez decydentów. Logika i polot nie były wszakże ich mocnymi stronami. Jego narracja zaś była bezlitosna i bezkompromisowa. Profesor Miodek umieścił go w historii literatury obok Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, którzy wymyślili nieistniejące imiona. Grażyna i Kordian. Tego zaszczytu dostąpiła nieśmiertelna fraza profesora, kończąca zawsze jego wykłady. I to by było na tyle. Dziś wiemy, że jego było zawsze na przodzie. Okazuje się, że duch idei profesora w dalszym ciągu funkcjonuje w naszym życiu społecznym, a o potężnym jego zasięgu nawet mi się nie śniło. Uświadomiłem sobie to całkiem niedawno, kiedy postanowiłem wznowić napisaną 25 lat temu książkę na temat karmienia piersią. Gromadząc obszerny materiał do jej aktualizacji, poraził mnie rozdźwięk pomiędzy wiedzą, która aktualnie panuje u nas, a tym, nad czym pracują inni na świecie. Wnioski z tego wypływające sprowadziły mnie zupełnie na inny tor postrzegania procesu karmienia i doli noworodka. Temat, jaki wskazałem na początku, to rozkwit mniemanologii stosowanej, czyli o wyższości świąt wszelkich nad świętością narodzin. Nie będę zagłębiał się w szczegóły, powiem tylko, że powstaje praca, która w sposób całościowy spróbuje spojrzeć na zjawisko prokreacji, w tym na karmienie piersią. Nawiązując do starokatarskich kanonów mistycznej roli kobiety w tym zjawisku i zasady 3x9, a więc zachowań w trakcie 9 miesięcy przed poczęciem, 9 miesięcy w czasie ciąży i 9 miesięcy karmienia piersią, postaram się na tej podstawie przekazać aktualną wiedzę, jak w dzisiejszych toksycznych czasach spróbować przygotować się do ciąży, urodzić zdrowe dziecko i skutecznie wykarmić je piersią. Zebrany materiał zwiększył moją odwagę do tego, żeby wskazać potężną skalę rozwarstwienia w zakresie płaszczyzny zdrowia, choć na razie tylko jednego z bezmiaru jej pęknięć. Ktoś powie, zdrowie to worek bez dna. No niestety nie będzie miał racji. Dno już zostało dawno osiągnięte, także w obszarze opieki okołoporodowej, opieki nad noworodkiem, realizacją procedur medycznych i sprawowaniem nadzoru nad ogólną sytuacją epidemiologiczną obywateli, w tym realizacją szczepień tzw. ochronnych. Problem tylko w tym, dla kogo ochronnych? Dla społeczności czy dla producenta i
dostarczyciela szczepionek. Ale problem szczepionek to nie temat na dzisiejsze rozpatrzenie tego pęknięcia. Jest ono zbyt duże, choć w tym temacie mniemanologia stosowana notuje wyjątkowe osiągnięcia. To problem na inne spotkanie, choć trącam go sygnalnie, to znaczy informacyjnie, na tyle, na ile informacja o nim będzie możliwa do ujawnienia bez konsekwencji dla podmiotu i ujawniającego. Patrz definicja sygnalisty. Źródło mętna, woda, kałuże, bagna, rozlewiska, imprezy integracyjne. Zasadniczym pęknięciem płaszczyzny wymienionego zdrowia, które chciałem omówić, jest kwestia wszelkich rękoczynów i manipulacji wykonywanych na osobie obywatela noworodka zaraz po jego urodzeniu. Wyczerpuje to znamiona zaburzeń świętości narodzin. Ktoś powie, że nie ma takiego święta i co to za świętość? Poród to przecież normalka. No właśnie, tylko że nie do końca. Problem ten jest banalnie prosty. W praktyce natomiast wyjaśnienie wymaga zastosowania algorytmu mniemanologii stosowanej, czyli wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Inaczej cały wywód nie miałby realnego sensu. Gdyby żył profesor Jan Tadeusz Stanisławski, dawno przeprowadziłby w tym względzie stosowny dowód naukowy. Ale cóż, następcy profesora, bo jak się okazuje, takich jest mnóstwo, działają wyłącznie w podziemiu. Katedry, którymi zarządzają, noszą dla niepoznaki zupełnie inne nazwy, choć duch jest ten sam. Prowadzą je wybitni mniemanolodzy, autorzy prac, wytycznych, rekomendacji z wielkimi tradycjami. A jak za chwilę udowodnimy, tradycja to rzecz święta, a święta trzeba obchodzić pod warunkiem, że nie dotyczą zdrowia, no i że w ogóle nas obchodzą. Problem tylko w tym, że społeczeństwo jest bardziej światłe i na poważnie przyjmuje owoce niektórych tych tak zwanych prac. Pisałem ten tekst w przededniach święta, setnej rocznicy święta niepodległości. A ponieważ problem jest najwyższej wagi, to myślę, że w tym kontekście wyższość święta niepodległości nad oboma tymi świętami lub ich wszystkich razem wziętych nad świętością narodzin warta jest konfrontacji. Jaki związek może mieć jakakolwiek wykładnia wyżej wymienionych świąt ze stosowaniem tradycji na obywatelu noworodku? Przecież to idiotyczne. I tu się zgadzam, ale nikt nie mówił, że ma być mądre. Niektóre tradycje też są idiotyczne. Patrz, topienie marzanny, wcześniej ją podpalając zresztą. A mimo wszystko kult trwa. Postaram się to zaraz wyjaśnić, no chociaż gdzie mi tam do profesora. Z góry przepraszam za próbę nieudolnego wejścia w jego kompetencje. Jakież to pęknięcia tej płaszczyzny wyczerpują znamiona zaburzeń świętości narodzin? Na początek wspomnę tylko o szastaniu cesarskim cięciem. Nie dlatego, że jest to termin dostojny, bo cesarski, ale dlatego, że problem jest krytyczny i wymaga oddzielnej dysputy. Powiem tylko, że autorytety spoza kręgu katedr mniemanologii stosowanej, bo tacy są, a jakże, stoją na stanowisku, że oddziały położnicze wykonujące ponad 30% cięć cesarskich na ogólną liczbę porodów rocznie powinny zostać zamknięte. W Polsce obecnie odbiera się prawie 50% porodów, stosując ten dostojny zabieg. Na świecie i więcej. Katastrofa. Dziś sygnalizuje problem tylko, że tak powiem, sygnalizuje. Ale przecież to Mickiewicz przecież już dawno temu mówił, że było sygnalistów wielu. Cymbalistów? No właśnie, bo każdy cymbał wydaje inny sygnał. Dalej to pospieszne przecięcie pępowiny, kąpiel zmywająca, oblepiające ciało obywatela noworodka, tak zwane gluty i resztki krwi, zakroplenie do oczu azotanu srebra, pobranie krwi z pięty, zastrzyk z witaminy K i wstrzyknięcie dwóch szczepionek, jednej przeciwko WZW typu B, drugiej przeciwko gruźlicy.
Zaraz, zaraz, pomalutku. Nie wyprzedzaj, nie wyprzedzaj, nie wyprzedzaj. Uzasadnienie tego typu rękoczynów trąci dziś zdechłą myszą i niewiele ma wspólnego ze zdrowym rozsądkiem. Przecięcie pępowiny powinno się odbyć w momencie zaprzestania jej tętnienia, czyli w krańcach 3 do 5 minut, a nawet i nieraz dłużej, a nie zaraz po porodzie. Niektóre oazy porodowe nawet tego czasu przestrzegają, to ja nie mówię. Wczesne przecięcie pępowiny przez noworodka pozbawia go około 20% krwi, którą mógłby dostać od matki, unikając anemizacji. Najważniejszy jednak jest transfer komórek macierzystych z krwi pępowinowej. To jest ten bezcenny potencjał, którego nie zastąpi żadne inne późniejsze działanie. Brak tego to praktycznie kalectwo na całe życie. Ale nie. Na zapleczu czeka dealer komórek macierzystych. Bo łożysko, a w szczególności wcześniej odcięta pępowina, to skarb. Kiedyś biegali po oddziałach położniczych z wyrzymaczką, żeby szybko pozyskać materiał. Dziś to inna kultura. Są wyciskarki wolnoobrotowe, termosy, szybki transport. Kąpiel poporodowa pozbawia obywatela noworodka warstwy ochronnej zawierającej bakterie, której matka namaściła go dosłownie. Namaściła na dalsze życie. Zdrowe życie. Tym estetom i higienizatorom zalecam zapoznanie się z problemem i znaczeniem mikrobiomu. Zakroplenie do oczu azotanu srebra nazywane jest zabiegiem Kredego od nazwiska wprowadzającego. Kiedyś to może było i słuszne. Wykonywane dziś powinno być nazwane zabiegiem kretyna. Stosowano go w czasach rozpowszechnienia chorób wenerycznych, w szczególności rzeżączki, czyli od dość dawna, średniowiecza, do czasów komuny, a może trochę i dalej. Bakterie, które obywatel dostaje od matki, przechodząc przez kanał rodny, mają skolonizować, mówiliśmy, skórę, przewód pokarmowy, także worek spojówkowy. Są to dobre, lecznicze bakterie. A gdyby zaplątały się tam jakieś inne patogenne, to lizozym z łez sobie z tym poradzi. Ciekawe, ilu kobietom robi się badanie na gonokoki. Bakterie, które powodują rzeżączkę. Wtedy, w razie pozytywnego wyniku, można zastosować ten zabieg, bo tylko dla dzieci tych kobiet był on przeznaczony. Ale nie. Trzeba podać wszystkim obywatelom. A że azotan srebra to substancja żrąca i powoduje, delikatnie mówiąc, dyskomfort, to już nikogo nie obchodzi. Taka jest procedura. A wystarczy czystym gazikiem zetrzeć z powiek nadmiar mazi płodowej. Według opracowania systemu Centrum Informacyjnego Ochrony Zdrowia w biuletynie statystycznym Ministerstwa Zdrowia opublikowanym w 2016 roku na stronie 7 w tabeli 1.2.1 widnieje informacja, z której wynika, że w 2015 roku zanotowano w Polsce 500 przypadków rzeżączki, co daje wskaźnik 1,3 na 100 tysięcy ludności, włączając w to także mężczyzn. Obywateli urodziło się wtedy 370 383. Gdyby wszystkie osoby zakażone rzeżączką chciały urodzić, co w przypadku mężczyzn byłoby pewnym problemem, to oznaczałoby, że 369 883 obywatelom podano azotan srebra niepotrzebnie. Ileż to srebrnych monet można byłoby wybić na jakąś okoliczność, odzyskując kruszec? No, chociażby na cześć świętości narodzin. A pobranie krwi z pięty do badania. Nie mówię, że czasem nie jest konieczne i inne ukłucia. Skóra obywatela jest cieniutka i wrażliwa na ból.
A niechże się taka pobierająca sama ukłuje w miejsce wrażliwe. Prawdopodobnie wie, gdzie je posiada. Jak nie wie, to doktor pokaże. Doktor się na tym zna. Niektórzy tylko na tym. Po jednej stronie niech sobie wstrzyknie witaminę K, po drugiej stronie szczepionkę WZW typu B, a po środku szczepionkę przeciwko gruźlicy. Że co? Że boli? Do wesela się zagoi. No chyba, że już się odbyło. Nie będę się zanurzał w konieczności przeprowadzenia zdroworozsądkowych działań przed takimi procedurami, jak na przykład ustalenie środowiska matki, czy w rodzinie i otoczeniu jest gruźlica, czy WZW typu B. I jeszcze parę innych informacji, bo nikt tego nie docieka. Procedura jest święta i nie ma dyskusji. Co to więc takiego jest ta procedura? Procedura jest to zalecenie pewnego sposobu postępowania wprowadzone przez kogoś ważnego, kto mniemał, że ma rację, po to, żeby usprawnić coś lub kogoś. Długo stosowana procedura, domniemana procedura, staje się mechanizmem, wręcz tradycją. A przecież w naszym narodzie tradycja to rzecz święta. Mój dziad tak robił, mój ojciec tak robił, to i ja muszę być temu wierny, nawet wtedy, kiedy przynosi mieszane odczucia, tak jak przykład wspomnianej wcześniej tradycji topienia marzanny, wcześniej podpalając ją zresztą. Przecież to nieludzkie. W dodatku wjedzie się na te igrzyska tabuny dzieci. Trochę mi nieswojo na myśl o tym, że w przyszłości ci mali wyznawcy tej tradycji, jako starsi, będą jej poddawać inne, jeszcze chodzące dziś osobistości. Uznając je za złe i szkodliwe, tak jak kiedyś marzanne, skonfrontują je już wtedy nie z procedurą, a z tradycją. Ale cóż, przecież tradycja to świętość. Ja nie wymyślałem co prawda żadnych procedur, ale na wszelki wypadek pozbyłem się wanny z łazienki. Staw na działce też zasypałem. Pozbyłem się z domu wszystkich łyżek. Bo przecież inna tradycja mówi, ta przypowieść, że można kogoś utopić w łyżce wody. Że co, że zupy? A nie, zupy jadam na mieście i to z dala od zbiorników wodnych. A kawy też nie słodzę. Próbowałem mieszać widelce, ale to jakieś takie prostackie. Co ma więc piernik do wiatraka, czyli co mają te wszystkie święta do rodzącego się obywatela? Antagonetycznie rzecz ujmując, obywatel, noworodek, przychodząc na świat, zmieniając miejsce pobytu, pokonując trudne warunki tej drogi, przebijając się przez kanał rodny, co jest dla niego potężnym stresem, pojawia się z nadzieją kontynuacji tego dobrostanu, który dotychczas mu towarzyszył. Tego bezpieczeństwa, spokoju, stabilnego środowiska, ciepła, automatycznego dostępu do pożywienia i komfortu wymiany tlenowej, oddychania. A przede wszystkim do kontaktu z matką przez ostatnie 9 miesięcy. A czego doświadcza? Działań obcych ludzi, czyhających na to, żeby go umyć, bo jest brudny i uświni rękawiczki położnej, sprawić mu ból, kłując go igłami z nieznanymi substancjami, a przede wszystkim chcących pozbawić go kontaktu z ukochaną, dotychczasową opiekunką, albo zapewnić go zupełnie tylko na krótko, na tyle, na ile pozwala tradycja. Nadzieja, z którą pojawia się w nowym życiu, zderza się z brutalną reakcją otoczenia. Kochamy cię, fajnie, że jesteś, ale tu obowiązują inne reguły. Przy okazji pewnie słyszałeś nieco wcześniej pokrzykiwania personelu w rodzaju przyjdź kobieto, to do twojej mamy, ale także do ciebie, żebyś ostro parł do przodu. Albo co, zachciało się rodzić w wannie, na stojąco, na łóżku, jazda na fotel. Zaraz natniemy krocze. Znieczulenie? A po co? I tak nic nie poczujesz. Panie ojciec, niech pan się tu nie pałęta po sali porodowej, bo pan przecież... Tam, gdzie dotychczas opływałeś w dostatek, jedynymi reżyserami twojego życia byli twoi rodzice, a twoja matka była życiową opiekunką. Karmiła cię, dawała ci swoje ciepło, emocje, smaki, słowa, dźwięki, nastroje, zachowania, uczucia i jeszcze wiele innych doznań. Tata też cię wtedy wspierał.
Dlaczego zmiana warunków twojej egzystencji, pojawiając się fizycznie wśród najbliższych, ma być tak bolesnym przeżyciem? Przeżyciem będącym udziałem osób ci obcych, wcale nie twoich najbliższych. Bo tak stanowi prawo. Prawo jest stanowione po to, żeby porządkować zachowania niestosowne, zagrażające, niebezpieczne, patologiczne i jeszcze wiele innych. Prawo jest po to, żeby ustanawiać reguły funkcjonowania ogółu i za przekroczenia wyznaczać karę i ją egzekwować. Problem tylko jednak tkwi w tym, że jeżeli prawo stanowione przez człowieka narusza prawa, które ustanowiła natura na przestrzeni dziesiątek tysięcy lat, to negatywne jego skutki odbiją się nie na jakości tego prawa, lecz na jakości życia człowieka, którego ukształtowała natura, a nie prawo. Tu muszę wtrącić problem witaminy K, o której przejściowy niedobór posądza się naturę, jakoby przeoczyła wyprawkę noworodka w tym względzie. Mniemanie o błędzie natury jest tutaj obrazą jej doskonałości. Incydenty krwotoczne, z powodu których podaje się tę witaminę, występują w liczbie 20 na 100 tysięcy urodzin i nie dotyczą zdrowych noworodków i niemowląt urodzonych drogami natury poprzez zdrowe i dobrze odżywione matki. Najwyższym prawem determinującym funkcjonowanie człowieka jest zatem prawo natury, a ona się nie myli. Człowiek tak. A więc podaje się witaminę tę również pozostałym 99 980 nowym obywatelom. I w tym przypadku natura się nie myli, tylko wyposaża niektórych w zmutowane zdolności mniemanologii komercyjnej. Ten dziki odłam mniemanologii rozwija się ostatnio bardzo ekspansywnie. W tej dziedzinie nie planuje się jednak żadnych działań zmierzających do ograniczenia toksycznego wpływu środowiska na tak kretyńskie mutacje. Co ty takiego obywatelu zrobiłeś, że rodząc się wpadasz w łapy innego prawa niż prawo natury? Jaka jest różnica między tym życiem, które wiodłeś w spokoju, bezpiecznie, a tym, w którym pojawiłeś się na zewnątrz? Otóż zasadnicza. Rodząc się, przestałeś być chroniony prywatnością swoich rodziców, a stałeś się własnością instytucji państwa. Machiny, która dewastuje niezależność i w sobie tylko znanych interesach, podpartych sobie tylko znanymi argumentami, podporządkowuje jednostkę. Mniema przy tym, że jej racja jest jedynie słuszna i niepodważalna. Nawet gdybyś, przeczuwając przyszłą sytuację, chciał pozostać w miejscu dotychczasowego swojego przebywania, to i tak ci nie pozwolą, traktując cię jako ciążę przenoszoną i wywloką cię siłą. Takie przypadki się zdarzają, ale nikt nie przewidział, nie przeprowadzał badań na temat przeczuć obywatela noworodka przed przyjściem na świat w obawie przed takimi konsekwencjami. Mówi się tylko, że matka i lekarz źle obliczyli termin poczęcia. Możliwe, że nie byli trzeźwi. Jest oczywiście wielu w podobnym tobie położeniu, których nieposkromiona ciekawość lub inne względy pchają do wyjścia. Tych to dopiero czekają atrakcje. W nagrodę za szybkie podniesienie statystyki urodzeń system przygotował im nadzwyczajne powitanie. Dostaną na starcie szczepionkę przeciwko pneumokokom. Ale nie jakąś tam szczepionkę. To jest petarda. To jest full wypas. Nie dwu. Nie trzywalentną, 13-walentną. Idziesz ty sobie wyobrazić to bogactwo, obywatelu? 13 w jednym. To historyczna i niespotykana hojność naszego państwa zaraz po 500+. Ale to nie wszystkie splendory. W niecały tydzień po święcie niepodległości, 17 listopada, ustanowiono Światowy Dzień Wcześniaka. Obchodzone jest ono od 8 lat. To zacne święto. Ciekawe, jakie prezenty posypały się na inkubatory. Mam jednak dla ciebie, obywatelu, dobrą wiadomość, a właściwie dwie wiadomości. Dobrą i złą. Zgodnie z życzeniem zacznę od dobrej. Otóż wiedz, że prawo zaczyna być po twojej stronie. Bo najbardziej zjadliwym twoim wrogiem jest tradycja i ci, co je bezkrytycznie hołdują.
Zatem prawo ustanowi nową świecką tradycję. Mianowicie, już niedługo, nie będziesz kłuty witaminą K zaraz po porodzie, tylko za 5 godzin. Ukłucie gruźlicą odroczy ci się do czasu wypisania z oddziału. Hurra! Już widzę te tabuny matek noszących was w sobie, jak w jednej chwili, gdy tylko wieść gruchnie, przysiądą z bólu kopiących waszych nóżek z radości. Nie mogę w tym miejscu nie nawiązać do starego dowcipu, który też trąci zdechłą myszą, ale ponieważ to wszystko nią trąci, to nie mam oporów. Otóż w dawnym Związku Radzieckim do jednego z kolchozów zajechał konwój kilku ciągników z przyczepami, wyładowanymi ziemniakami. Zbiegli się wszyscy kołchoźnicy, otaczając gromadnie pojazdy. Przewodniczący konwoju wszedł na podwyższony dach ciągnika i zakrzyknął: kołchoźnicy, przywieźliśmy wam ziemniaki. Hurra! Wykrzyknęli, wyrażając euforię. Ale zgniłe. Zajęczeli, wyrażając obrzydzenie. Ale za darmo. Hurra! Zakrzyknęli, wyrażając smakowitą aprobatę. Nie szalej więc za wcześnie, bo przed tobą jeszcze druga, ta zła wiadomość. Otóż od wielu lat, dokładnie od 1996 roku, funkcjonuje w Polsce Fundacja Rodzić po Ludzku. Ciebie też to dotyczy, obywatelu. Już sama nazwa brzmi złowrogo. No bo jeżeli toczymy walkę o to, żeby rodzić po ludzku, to po jakiemu rodziło się dotychczas? Wniosek jest prosty. Po nieludzku. Czyli co? W nieludzkiej atmosferze, w nieludzkich warunkach, wśród nieludzkiego personelu. Na zdrowy rozum wydaje się to niemożliwe. A jednak, skoro jest walka, to musi być problem. I to od 22 lat, a może i dłużej. Mało tego, od prawie tyluż już lat trwa akcja Szpital Przyjazny Dziecku. Nie do wiary. Czyżby znaczyło to, że dotychczas nie był on przyjazny? No ale chwila, który to szpital nie był przyjazny dziecku? No wszystkie, bo jest akcja. No zaraz, zaraz. Przecież nie było akcji Szpital Przyjazny Pacjentowi. I to by się zgadzało, bo przecież ciąża i poród to nie choroba. Wiadomo, że każda akcja wyzwala reakcję i za żartą obronę szańców, a jak wyżej zostało udowodnione, tradycja to rzecz święta, a święta to dni wolne, a wtedy się nie myśli. Tradycyjnie więc się nie myśli, tylko hołduje tradycji, często przechodząc w stan przewlekły, przerywany przypływem inwencji mniemania. W psychiatrii podobne symptomy określane są zespołem paranoidalnym, w którym doznawane przez chorego urojenia są na tyle prawdopodobne, że otoczenie traktuje to raczej jako cechę charakteru niż chorobę. Można pokusić się o stwierdzenie, że każdy zna jakąś osobę, która ma pewne poglądy, nie oparte na żadnych przesłankach, które podzielałoby otoczenie i w tych poglądach jest niewzruszona. Choć wszyscy wokół uważają, że poglądy tej osoby są oględnie mówiąc niezwykłe, to jednak wskutek częstego faktu, że człowiek ten właściwie wypełnia swoje role społeczne, pracownika, w tym naukowca, ojca, matki, kolegi, urojenia paranoiczne nie są uważane przez innych za chorobowe. Cytat z Wikipedii. No to teraz, obywatelów, wdepnęliśmy w niezłe szambo. Już nawet boję się rozglądać wokół siebie. Tobie także nie radzę, dopóki nie powstanie Komitet Obrony Noworodka. Ale to nie koniec. Rozporządzenie o standardzie opieki okołoporodowej weszło w życie nakazem z kwietnia 2011 roku. Pomimo starań fundacji Rodzić po Ludzku, minister zdrowia nie zawarł w nim jednak zapisu o tym, że będzie sprawdzać, czy wszystkie oazy porodowe przestrzegają tych zasad. Oczywiście większość nie przestrzegała, mniemając, że przestrzega. No ale jak mogli przestrzegać, skoro furtka rozwarta jak macica do porodu? Wcześniej, bo w 2010 roku, środowisko medyczne podkreślało znaczenie humanizacji porodu, pewnie widząc jego dehumanizację. Chwalebna samokrytyka. Była to inicjatywa oddolna. Sami to widzieli, ale nie mieli siły przebicia, żeby ją wprowadzić, zastosować. Dlaczego?
No bo tradycja. A tradycja to świętość, a święto trzeba i tak dalej. 8 lat trwało walenie się we własną pierś, zanim minister zdrowia i własnej pomyślności spróbował nieśmiało zezwolić na uprzejmość, kulturę, ludzkość i życzliwość wobec rodzącej. Po 8 latach wysłał pisma do konsultacji w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej do Naczelnej Izby Lekarskiej w piśmie z dnia 4 kwietnia 2018 roku, znak MDL 078.9.2018JKO. Co odpowiedziała Naczelna Rada Lekarska, najwyższy organ reprezentujący nas, środowisko lekarskie. Przytaczam je w całości, bo ktoś mógłby mi nie uwierzyć. Stanowisko numer 16/18/P-7 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zgłasza następujące uwagi do załącznika do przedmiotowego projektu rozporządzenia. Standardy postępowania jako źródło prawa, którym jest rozporządzenie ministra zdrowia, muszą mieć charakter sprawdzalny i nadający się do weryfikacji i egzekwowania. Powinny być adresowane do świadczeniodawców, a nie do pacjentów. Tym samym brak jest podstaw do wprowadzenia do standardów postępowania uregulowań odnoszących się do sposobu zwracania się przez personel medyczny do pacjenta, w szczególności sformułowań dotyczących kwestii absolutnie subiektywnych, jak nawiązywanie dobrego kontaktu z rodzącą czy prezentowanie postawy budzącej zaufanie. Za nieuzasadnione należy uznać zamieszczanie w przepisach rozporządzenia treści rekomendacji medycznych. Rekomendacje takie stale się zmieniają, nadążając za postępem wiedzy medycznej. W praktyce medycznej występują też sytuacje, w których istnieją bezwzględne przeciwwskazania do sposobów postępowania rekomendowanych w standardach. Koniec cytatu. I tu się absolutnie zgadzam z takim stanowiskiem. Mniemanie, że jest się kulturalnym, życzliwym, ciepłym, oddanym i budzącym zaufanie fachowcem, jest bowiem powszechne i oczywiste. I wara ministrowi zdrowia od nakazywania takich postaw. On nie jest od tego. To prędzej Ministerstwo Kultury i dobrego samopoczucia powinno wydawać takie rekomendacje. No, na życzenie oczywiście, gdyby ktoś miał inne mniemanie. Nakazanie z urzędu postawy dobrego, życzliwego kontaktu czy postawy budzącej zaufanie może doprowadzić do takiego rozpasania, że już się nie da żyć spokojnie w szpitalu czy w przychodni. Jednego tylko drobiazgu brakuje mi w tym stanowisku, mianowicie doprecyzowania sytuacji, w których to istnieją bezwzględne przeciwwskazania do stosowania wyżej wymienionych postaw. Oczywiście niewskazanie ministrowi jasnych wytycznych może zaskutkować tym, że na przykład pan minister zdrowia znowu coś wymodzi, no nie wiem, jakby chociażby jakby radykalną poprawę żywienia w szpitalach. No. W kuluarach już się o tym przebąkuje. Pisząc te obserwacje, po każdej sekwencji uświadamiałem sobie, że coraz wyraźniej, że duch profesora Jana Tadeusza Stanisławskiego nie zaginął w narodzie. Wręcz przeciwnie. Rozwinął się do rozmiarów, które przeszły moje wyobrażenie. Szkoda tylko, że ten ruch zszedł do podziemia i działa w tak głębokim kamuflażu. Biorąc pod uwagę realia dzisiejszej rzeczywistości, trudno jest, bym tak na pierwszy rzut oka, odróżnić wyznawców mniemanologii stosowanej czy komercyjnej od ich oponentów. Ale to może wynikać jedynie z finezji stosowanych technik kamuflażu. Efekt zaiste jest porównywalny. Nadszedł więc czas, aby przejść do konkluzji na temat tezy postawionej na wstępie, mianowicie wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia w pobliżu święta niepodległości, czy też wszystkich ich razem wziętych nad świętością narodu, w tym także ludzkości, porodu i tradycji obsługi noworodka.
Należy stwierdzić, że wszystkie te święta obchodzi się raz w roku. Celebrowane są przez większość społeczeństwa, a dotyczą pamięci wydarzeń sprzed wieków czy lat. Większość społeczeństwa one obchodzą i to bardzo, bo są to dni wolne od pracy, więc chętnie się je obchodzi. Święto Niepodległości jest dla nas bardzo ważne, bo upamiętnia odzyskaną wolność. W wielu miastach jest nawet Plac Wolności, że o ulicach o tej samej nazwie nie wspomnę. W tym roku było to szczególne święto, bo lud dostał dodatkowy dzień wolny od pracy. Jednym słowem, wolność na każdym kroku. Co krok to wolność. Inaczej jest ze świętością narodzin. Nie ma ona jak dotąd nic wspólnego z żadnym ze świąt, a tym bardziej ze świętem niepodległości. Gdyby ustanowić takie święto, świętości narodzin, to musiałoby mieć ono charakter niejednostkowy, ale cykliczny. Musiałoby się je obchodzić codziennie i nie miałoby to nic wspólnego z wolnością, bo codziennie byłby przymus jego obchodzenia. Z niepodległością już tym bardziej. Mało tego, tradycja nakazywałaby, żeby obchodzić je kilka razy dziennie, bo co poród to świętość. Polak bardzo lubi świętować i ma bardzo, bardzo dużą moc wchłonięcia możliwości świętowania, ale tego byłoby za wiele. Nie jeden by tego nie przeżył. No są przecież jakieś granice, rozumiem, no dwa, no trzy razy w tygodniu, ale kilka razy dziennie? No to chyba jakaś paranoja. Paranoja zresztą ma to do siebie, że ma się nijak do jakichkolwiek świąt, a tym bardziej, jak wcześniej wspomniałem, święta należy obchodzić. I to jest święta prawda. Bo przecież świętość narodzin, w tym ludzkość porodu i tradycje obsługi obywatela noworodka, tak na dobrą sprawę, obchodzi się przecież już u nas od dawna. Szerokim łukiem. I to by było na tyle.